Zobaczymy, co ci zawodnicy zrobią. Już mam pierwsze starcie. Smoki po stronie. O, ależ piękny headshot tutaj Konstiego. Mamy smoki po stronie Team Retro, czyli im się to opłaci, widzi, no Konsti przełamuje jako Anchor, bardzo agresywne wejście do przodu. Zobaczymy, jak rozstawią się nasi zawodnicy tutaj. Progen był ostry, Wallrun, jednak amunicja mu się niepotrzebnie, trochę chyba się pomylił guzikami. Te smoki wpadają, widzimy, że to jest chyba taktyka drużyny Team Retro na ten mecz. Michał tutaj nam double killem prezentuje, bardzo agresywnie z przodu, jeszcze tylko jeden zawodnik przed nim. Wie, gdzie są, czy będzie double kill? I jakże ważne by to było, tak, Michał tutaj z double killem wyskakuje, został zgaszony, jednak była to bardzo ważna akcja. No nie, Affection gasi go z tyłu. Ten zawodnik naprawdę tu przoduje, 18 zabójstw, o, został zabity, no, klątwa komentatora, gdzie przełączymy, zaraz widzimy śmierć. Triple killu Frogena, 4 killstreaka i już robi rotację na kolejny punkt, zobaczymy, czy będzie, przeciwstawi się, jest tu, czy zabije, jakże ważne, otworzy spajka, no niebezpiecznie, ale wspaniale, Frogen tutaj, 6 killstreaka. Próbuje postawić działko, czeka na boosta, postawi go na dachu, jest działko, middle map już jest skryty, no Frogen czyści, ależ chyba zostanie zgaszone, jakże szybko zawodnicy. Nie, Envy troszeczkę mają małych problemów tutaj, fala gorąca użyta, a Affection czyści, gasi, 27 killi. Konsti niepewnie tutaj patrzy, jeden zawodnik jest przed nim, bomba została podłożona, on czeka może na tą rotację. Gdzie zawodnika jest, widział go? Czy wyjdzie dominująca z tego pojedynku? No, wychodzi! Jest na pewno wejście z dwóch stron, jest jeden! Konsti wychodzi jednym killem, czy wejdzie drugi zawodnik? Czy będzie trade? I nie ma branej tutaj z double killem. No, byli bardzo blisko zawodnicy Envy. Powolny push na B. Z przodu Michał tutaj jest na dole, nie widział go branej, bardzo sprytnie. Bardzo dobre ustawienie, oni też go widzieli. Jest podkładanie, widzi go, ale nie może nic z tym zrobić, nie może. Jest, ale noga widzi, ale zauważył tą nogę, wychylił się i jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Branej, co zrobi branej? Jest mega ranny, obity. Jest, widzi go i nie ma, no ależ. No, już myślałem. No moi drodzy, widzimy tutaj 2-0 dla drużyny Team Retro. Zaraz chyba napotka przeciwnika, no timing, ależ ma go, no i ma go na tablicy już. Znowu będzie push, co już w mocnej ofensywie. Kolejne zabójstwo, Affection bardzo dobrze, jumper go wspiera. Ten tryb mogą się, ależ ładnie jumper to. Jakże niefortunne użycie fali gorąca. Zatem tak się skończy ta pierwsza runda, 6-2, chyba nic już tutaj nam nie będzie. Ostatnie kille wpadają w ręce drużyny Envy. I no, chyba chce mnie bardzo zaskoczyć sami, no właśnie, zaskoczył mnie brany i nie dał rady. Ach, moi drodzy, 3-0 dla drużyny Team Retro w pierwszym meczu. Przechodzą oni do finału, już aktualizuję naszą drabinkę. Z przyjemnością, nie będę ukrywał, nasza polska drużyna przechodzi, pokonuje Envy Esport.